Tak, ja mam odwagę, bo Chrystus tak jest. Jestem. Tuż przeciwko mnie, jak ze mną jest Chrystus, wszędzie. Także ja się niczego nie lękam, zawsze Chrystus mówi do mnie, odwagi, ja jestem. Nie lękaj się, ja jestem z Tobą. Więc jesteś święty Michał Archaniel. No, oczywiście, prowadzi mnie całe życie. No i słuchajcie. I tak sobie jeździłam po tych lekarzach i te tabletki łykałam, i te leki, i te zioła, i tą dietę stosowałam, i to wszystko mi... Nie było na plus, tylko osłabłam w tym wszystkim. Słabłam, twarz mi jadło, miałam rany na twarzy, byłam niepodobna do człowieka, miałam takie ropne te rany, wyrywało takie dziury, później ropa lała się z tych ran na buzi i tu całe szyję miałam taką zjedzoną, to wszystko piekło, bolało. No to nie dało, nawet balsamy takie specjalne miałam robione, ale to wszystko było nie to, co trzeba. I kiedy powiedzieli mi koleżanki w pracy, że jadę do obu, jak co, to mogą mnie tam zabrać. A ja mówię tak, dziewczyny, ja już dawno do tych obór tęsknię. Ale mówię, wiecie co, jak mam pieniądze, to nie mogę na nogach się utrzymać. Jak ja się mówię, drogi moje się krzyżują. A jak mówię, lepiej się czuję, to pieniędzy nie mam. I te drogi jakoś tak mi się właśnie krzyżują. A taka jedna koleżanka z pracy mówi tak, pani Ewo, my jedziemy w cztery i mówię, dziewczyny, ja nie dam rady zajechać sama, bo się bardzo słabo czuję. A oni mówią, pani Ewo, my jedziemy w cztery, to pani pomożemy. No i nawet ona mi pożyczyła pieniędzy na tą pielgrzymkę i mnie zabrali i zawieźli. No i jak ja weszłam do tego klasztoru, ja nigdy nie widziałam Matki Bolesnej. Nigdy, no bo mieszkałam na wsi, zabitej dechami. Później wyszłam za mąż, rok po roku dziecko, przez 3,5 roku urodziłam 4 dzieci. Także byłam taka uwiązana, sama te dzieci chowałam. Mieliśmy już gospodarstwo, mieliśmy krowy, świnie, kury, kaczki, króle, gęsi. No bo już nachowdowałam się tego wszystkiego, już nachowałam. No i dwa koty, psa, no i to wszystko obrządzałam. I cały czas byłam taka uwiązana. A później właśnie córka... najmłodsza, mają 14 lat, ginie tragicznie i mnie się wydaje, że po śmierci córki ja zachorowałam, bo ja bardzo płakałam po niej, bo no bardzo płakałam i kapłan, i ona mi się przyśniła mi się taka piękne, miała włosy długie, bo ona w ogóle miała długie włosy kręcone, przyśniła mi się i mówię do niej, Agniesiu, jaka ty teraz jesteś piękna, jakie ty masz piękne włosy. A ona mówi, tak smutnie spojrzała na mnie i mówi, tak, bo mama ciągle głowę do wanny leje, a ja głowę muszę myć, te włosy. Kiedy ona to powiedziała, ja się obudziłam. Poszłam do księdza, do spowiedzi i mówię, proszę księdza, jaki ja miałam sen. Tak opowiadam właśnie, że śniła mi się Agnieszka moja i tak opowiadam. I się rozpłakałam. Przy tej spowiedzi. Ksiądz mówi tak, niech pani nie płacze. Ja mówię, bo jej jest tam ciężko. Ja mówię, proszę księdza, to się samo płacze. Same się łzy wyciskają z oczu, jak tylko o niej sobie przypomnę. I ksiądz mówi wtedy i takie do mnie słowa. Jak panią żal najdzie, niech pani mówi, zdrowaś Maryję i pod twoją obronę, na przemian. Niech pani nie szuka różańca, tylko od razu. Bo to mówi, diabeł przychodzi i pani żal, mówi, roznieca w pani. I to nie jest naprawdę dobre, Boże, ten płacz i żal. No i kiedy właśnie ksiądz tak mi powiedział i ja tak robiłam. Jak mnie żal nadszedł, to ona mi do serca przyszła na myśl i żal mnie nachodził, to ja od razu, zdrowaś Maryjo, po twoją bronę. Po pół roku ja się z tego wyleczyłam i zaczęłam chorować. Widocznie taka była droga Boża, ale ja tego nie rozumiałam. Zaczęłam chorować, ale to tak, to zapalenie płuc jedno, to zapalenie płuc drugie. To kasłałam 2 lata, lato zimy, poszłam gdzieś, to ludzie się ode mnie odsuwali, bo myśleli, że mam jakąś gruźlicę albo coś, badania porobili, byłam gruźlicy, nie ma. Bo myśleli, że ja po prostu prądkuję z tego kaszlu, czy tam coś. No. No i tak było, aż właśnie trafiłam do tych obór. Kiedy tam weszłam do klasztoru, zobaczyłam tą Matkę Bolesną w ołtarzu, i takie mnie, taka w moim sercu zrodziła się taka myśl, Matko Boże, Twój Syn, tak trzymasz tego Syna na kolanach, jak ja moją Agnieszkę, jak poleciałam i zobaczyłam, że na ziemi leży zabita. I tak mówię, Matko Boże, przecież Twój Syn i za mnie umarł. I Ty obtulasz Syna za moje grzechy. I strasznie płakałam.
taki jakiś żal mi się w sercu rozbudził, strasznie płakałam. Ale przyszedł ojciec karmelita do konfesjonału. Ja tak spojrzałam i słyszę w sercu, idź wyspowiadaj się, przecież masz już niedługo umrzeć. Bo lekarze mówili, że mam 3 tygodnie życia. No i ja poszłam i mówię tak, proszę ojca, ja mówię, jestem bardzo ciężko chora i przyszłam do spowiedzi, ale jestem nieprzygotowana do tej spowiedzi. Bo mówię tak naprawdę, to ja nie wiem, ja przyjechałam, nie wiem po co. Czy prosić o zdrowie, czy prosić o dobrą śmierć, nie wiem po co. I ten ojciec mnie tak pięknie, on mi zadawał pytania, a ja mu odpowiadałam. To była spowiedź naprawdę, w życiu się tak nie spowiadałam. I po tej spowiedzi było przyjęcie do szkaplerza, byłam u komunii i przyjęłam szkaplerz święty i zaczął strasznie padać deszcz i nie było błogosławieństwa w tym ogrodzie. I później przyszłam do autokaru po tych nabożeństwach i ta koleżanka, która mi pożyczyła pieniędzy, która mnie wspomniała o tych oborach, pyta mnie się w autokarze takie słowa. Pani Ewo, modliła się Pani o swoje zdrowie, bo myśmy się za Panią modliły z taką radością do mnie. Ja mówię, dziewczyny, ja nie pomodliłam się wcale o moje zdrowie. A ona z taką złością się na mnie spojrzała, do dziś pamiętam te oczy jej. I mówi tak, to o co się Pani modliła? A ja mówię, żeby praca była, bo zakład nasz się rozpadał. Bo jak nie będzie pracy, to i nie będzie chleba na stole. Tak do niej. A ona, zaczęli się ze mnie te moje koleżanki śmiać. Tak prychnęli głosem, no bo wiadomo, ludzie mówią, prawda, tu mówię, że mam krótkie życie, bo cały czas upadam w tym cierpieniu moim coraz niżej, a tu modlę się o pracę, żeby chleb był na stole. No to jakieś nie, po prostu nierozumne. Ale podeszłam do kierowcy tak po cichu, poczułam zawstydzenie. Oni się zaczęli śmiać, to ja się zawstydziłam. Tak się zawstydziłam, że ja dawno takiego wstydu nie poczułam, chociaż nieraz coś przykrego komuś zrobiłam i ktoś mnie upomniał, to ja się tak nie zawstydziłam jak wtedy. I wtedy podeszłam do kierowcy i tak po cichu mówię, pani kierowco, pan poczeka z 5 minut, 7. To ja polecę, pomodlę się o moje zdrowie. A on się spojrzał na mnie, takie miny strzelił i mówi tak, siadaj babo, bo zaraz pójdziesz na pieszo zobór. Jak nie pomodliłaś się o się przez 7 godzin o swoje zdrowie, to przez 5 minut cudu nie dotknąć. No i ja siadłam i ten deszcz za oknem, tak ja 4,5 godziny jechałam zobór tutaj do tej dróżki i całą drogę płakałam. Płakałam, nikt się do mnie nie odzywał, oni co się obejrzeli, to ja płakałam. Ale wyszłam z autokaru, przeprowadzili mnie przez szosę i ja przyszłam do domu, ale idę tak od szosy wolniutko, krok za krokiem i mówię tak. Matko Boża, spraw, aby mnie choć w domu mąż ani dzieci nie zapytali, czy pomodliłam się o moje zdrowie. Bo byłam u spowiedzi świętej, przyjęłam szkaplę świętej, okryłam się Twoim płaszczem. Jak im powiem, to samo zrobią ze mną, co w tym autokarze. A już naprawdę nie chciałabym to przechodzić. Ale przyszłam do domu, no i radośnie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, chodzę do domu, no i od razu tą wodę świętego Eliasza na stół z tą butlą 1,5-litrową, bo 1,5-litrową taką butelkę zawzięłam na wodę, nabrałam wody, bo kobieta mi powiedziała, że ta woda też uzdrawia. Właśnie te koleżanki mi ją tak już przygotowali. No i nareszcie, moi kochani, i nareszcie co? I stawiam tą wodę i zaczynam płakać, żal mi ogarnął. Zaczynam płakać, a mój mąż się pyta, czego ty tak płaczesz, daj spokój. A ja mówię, słuchajcie, tam jest tak wspaniałe, piękne miejsce, że pragnę, żebyście i wy tam pojechali i tą Matkę Bożą zobaczyli. Ja jeszcze takiej Maryi nie oglądałem i zaczęłam im opowiadać o tej Matce Bolesnej i że tu woda, żeby się tej wody napili, oni się po trochu tej wody napili, że to od świętego Eliasza, ona zdrowie nawraca, no i on się tu po trochu tej wody napili, poszliśmy spać. Ale później, w niedzielę nic, w poniedziałek pojechałam do pracy, bo miał nam szef dawać papiery do urzędu pracy. Pojechałam do tej pracy, no ale szefa nie ma. Brygadzistka tam dzwoniła, nie mogła się dodzwonić, no i tam przeklinała, nawet na niego zła była. I mówi, idźcie do domu, doszyliśmy te sztuki, resztę i poszliśmy. We wtorek o 9:00 pojechaliśmy rano do pracy. Tam jeszcze kto tam miał co do roboty, to robi. Ja nie mam co do roboty, więc siedzę przy maszynie i po cichu się modlę. Modlę się po cichu. Pada szef do zakładu, była 9:00 rano, tak jak dzisiaj tam msza święta.
i mówi tak: dziewczyny, mamy pracy, wczoraj miałem tyle zamówień, jadę do banku, wezmę kredyt, będziemy dalej szyć. No, a ja wstałam przy tej maszynie i mówię: a dziękuję ci matko bolesna, oborska, żeśmy wróć wysłuchała. A ta koleżanka, co tak mnie zabrała, mówi tak: szefie, niech szef Rycielski podziękuje. Ona tak się za pański zakład modliła, że o sobie zapomniała. Wszyscy się śmieli w pracy. Dziewczyny, mówi, rozchódźcie się do domu, krojownia zostaje, ja jadę pod tkaninę, na jutro nakroję i jutro już ruszamy dalej z szyciem. Bo mam szkołę krawiecką skończoną, 3-letnią, i szyłam najpierw spodnie męskie, a później szyliśmy marynarki i kamizelki męskie, bośmy szyli garnitury, a inny zakład szył spodnie. I pracowałam w takiej, w tej szwalni po prostu, gdzie jest praca akordowa i taśmowa. Każdy ktoś wykonywał. Ja szyłam kieszonki. Kieszonki szyłam w podszewce i kieszonki szyłam w kamizelkach i robiłam stebnówkę brzeżną, bo ładnie szyłam, to szef mi dał stebnówkę brzeżną, żeby ładnie stebnóweczka wyglądała i równo, bo wiadomo, każdy patrzy na wykończenie sztuki. No i kieszenie, bo ładnie szyłam, to szef mnie posadził na tą operację i szyłam. No i nareszcie tak było. W środę przychodzi właśnie ta koleżanka i mówi tak: panie Ewo, moja siostra jedzie do Lichenia i będą w sobotę wstępować do obu. Ja mówię: to, Krysia, to mówię, zapisz mnie. A ona mówi: dobrze, to ja pani... Ja mówię: Krysia, weź od Agnieszki telefonu tej brygadzistki, bo ja już nie chciałam się odzywać, bo ona bardzo była taka agresywna. Mówię: weź od Agnieszki telefonu i zadzwoń, bo dzisiaj środa, za 2 dni sobota. Może już miejsc nie być. No i ona zadzwoniła, mówi: panie Ewo, zapisałam pani. Jedno miejsce było wolne, tak jakby dla pani. Ja mówię: no i dziękuję ci bardzo. No i sobota nadeszła, wyszłam do drogi, autokar jadąc Siedlec do Obór. I tu z podróżki mnie zabrał, tylko do dróżki sobie wyszłam. No i z podróżki mnie zabrał ten autokar i pojechałam. Bo w tym czasie, jak ja właśnie wtedy, to już tych kieszonek nie szyłam, tylko obcinałam nitki, takie lekkie roboty szyłam, bo szef mnie dał po tym, jak już tak słabłam. To siedziałam sobie na krzesełku i nitki obcinałam z gotowych sztuk. Czyli wykonywałam takie lekko prace. No i nareszcie jadę do tych obór. I tam w oborach wchodzę do klasztoru, ale całą drogę mi coś mówi w sercu. Pamiętaj, gdzieś módl się o swoje zdrowie. Więc ja całą modlitwę o moje zdrowie ofiarowałam. Tam koło 3 razy ołtarz obeszłam, na kolanach i na rękach, tak jak pies. Obeszłam 3 razy ołtarz o moje zdrowie. Wszystko szło o moje zdrowie. No i nareszcie jest komunie msza, adoracja przy Najświętszego Sakramentu. I msza święta, ojciec Piotr wziął kielich z komunią. A ja słabo mi się zrobiło, więc tak sobie uklękłam, oparłam się o te skrzynie, co jest po prawej stronie, prośby i podziękowania za ławkami, oparłam głowę o tą skrzynię i tak oparta o tą skrzynię, tak sobie klęczę, a ojciec Piotr stoi z tym kielichem, prosto sufluje do mnie, bo ja klęczałam, i daje mi ćwiartkę tej hostii przełamanej, co przełamał dłoń.